z Klientomanieckiego Studia Targowego w Berlinie. Witam Was, Maciej Buś, a moim gościem kolejnym jest Dawid Wójcicki z firmy Voistel. Cześć, Dawid. Cześć. No właśnie, zaprosiłem Cię dzisiaj do rozmowy, żebyś spróbował nam wytłumaczyć jak dziecku, na początek mi, czym się właściwie zajmujecie. Bo to chyba nie jest takie bardzo oczywiste i takie bardzo proste. Wydaje mi się po tych targach zwłaszcza, że faktycznie. Do tej pory jednak mimo wszystko ten proces wdrażania klientów w informacje o naszych produktach i ofercie był łatwy. Natomiast widzę, że to, co dla nas jest sztuczną inteligencją, już na przykład dla firm prezentujących swoje rozwiązania na tych targach nie jest. Oni postrzegają rozwiązania w zakresie automatyzacji dialogu na o wiele prostszym poziomie niż my to robimy de facto, co jest dla nas, nie ukrywam, pewnym zaskoczeniem, bo widzieliśmy takie sytuacje na polskim rynku, ale nie mieliśmy świadomości, że na rynku europejskim sytuacja będzie jeszcze bardziej pogłębiona, czyli tak naprawdę od początku zaczynając. My zajmujemy się automatyzacją procesu telefonicznej obsługi klienta w pełni, czyli tak naprawdę żywy człowiek nie bierze w tym procesie żadnego udziału. Jeżeli jestem, powiedzmy, nie wiem, firmą ubezpieczeniową, dzwonią do mnie klienci, którzy chcą dowiedzieć się, jaki jest status rozpatrywania szkody, to my dostarczamy takie rozwiązanie, żeby ci klienci mogli z naszym robotem porozmawiać przez telefon bez jakiegokolwiek udziału człowieka. To nie jest system, który ma ułatwić pracę konsultantowi w jakimś tam mniejszym czy większym zakresie. To jest system, który bierze na siebie ciężar komunikacji. Dlatego mówimy, że jest to interfejs, bo jest to de facto jedyny kanał wykorzystywany w danym momencie. Oczywiście informacje, które podlegają przetwarzaniu w trakcie tej rozmowy, to są te same informacje, z którymi do czynienia ma normalnie konsultant call center, czyli jeżeli dzisiaj zadzwonimy, porozmawiamy z konsultantem właśnie w tej wspomnianej firmie ubezpieczeniowej, wylegitymujemy się z naszego numeru szkody, uwierzytelnimy się jakimiś dodatkowymi informacjami, te dane przetwarzane są przez człowieka, człowiek, czyli konsultant, uruchamia u siebie odpowiednią aplikację bądź wyświetla naszą kartotekę i na tej podstawie, krótko sczytując informacje, które tam są dostępne, interpretuje je w swojej głowie, przedstawia je na infolinii, w razie pytań dostarcza dodatkowych informacji. U nas dzieje się to w inny sposób, bo te pytania są zadawane przez robota. Robot zna już tego klienta, wie w jaki sposób go poinformować o tym statusie, o fakcie, jakie ma dalsze opcje. Jeżeli to jest miejsce na zadanie jakichkolwiek dodatkowych pytań ze strony klienta, to robot na te pytania odpowiada. W bardzo szczególnych, specyficznych przypadkach oczywiście nasz robot może przełączyć rozmowę na żywego człowieka, jeżeli taka wola jest naszego klienta. Czyli ja rozumiem, że wpisujecie się w taki trend, który był ogłoszony przez The Economist czy Forbesa w 2014 roku, gdzie zawód agenta call center jest jednym z najbardziej zagrożonych właśnie przez wyparcie przez, no właśnie, sztuczną inteligencję czy wręcz roboty, tak? To dobrze, znaczy, to tak? Trudno byłoby jednoznacznie powiedzieć, że agent jako taki jest zagrożony, mówiąc o zawodzie, ponieważ bardziej postawiłbym na kategorię procesów, którymi oni się zajmują, tak? Czyli sam agent ze swoją naturalną ludzką zdolnością do tego, żeby się komunikować w empatyczny, profesjonalny, wyspecjalizowany sposób z klientem, który jest po drugiej stronie, moim zdaniem nie jest zagrożonym zawodem jeszcze przez bardzo długi czas. Natomiast proces ankietowania, proces windykacji, proces udzielania prostych odpowiedzi na temat, co dzieje się z moją sprawą, albo rejestrowanie informacji na temat awarii, tudzież udzielanie odpowiedzi na te same 200 czy 500 powtarzających się pytań, czy mogę przewieźć mieszankę dla dziecka na pokładzie samolotu na przykład, no to nie są, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, zadania, które wymagają nadludzkiej kreatywności czy kompetencji, czy też nawet i empatii. A zatem te zadania śmiało w dzisiejszych czasach możemy już powierzyć robotowi, a ludzi właśnie przesunąć do tych procesów bardziej empatycznych czy sprzedażowych, wymagających osobistej relacji, osobistego zaangażowania, choć paradoksalnie temat osobistej relacji też można rozważać również jako
ułatwienie dla klienta końcowego, jeżeli będzie on rozmawiał z robotem. O niektórych rzeczach, niektóre tematy są dla nas wstydliwe i jeżeli po drugiej stronie jest bezpłciowy robot, który nie oceni nas i nie pomyśli sobie nie wiadomo czego, to wtedy łatwiej się komunikujemy. Także wracając do tematu zagrożenia konsultanta, nie. Zmiana ról, zmiana kompetencji, zmiana zakresu obsługi, to myślę na pewno. No właśnie, bo moje następne pytanie właśnie dotyczyło troszkę tego, czy klienci są gotowi na to, żeby rozmawiać z robotem, ponieważ wydaje mi się, że przy tym tak dynamicznym rozwoju technologii, jaki mamy dotychczas do czynienia, z jakim mamy do czynienia w ostatnich 2 latach, można powiedzieć, zauważam taki trend odwrotny. To znaczy, dążymy do pewnej naturalności, tak? Jest taki trend, on ma jakąś swoją nazwę, typu, że wyłączamy telewizory, przestajemy się komunikować, niektórzy zaczynają pisać listy papierowe, czy kartki wysyłać i tak dalej. I coraz więcej się mówi o takiej empatii, o takim człowieczeństwie w tej całej komunikacji, jako trochę albo złagodzenie, albo jaka pewna przeciwwaga właśnie dla takiej automatyzacji całej. I właśnie tu jest moje pytanie, które zadałem też parę lat temu w rozmowie z osobą, która zajmuje się właśnie technologiami głosowymi, rozpoznawaniem mowy i tym podobne rzeczy. Czy my jako klienci, szczególnie w Polsce, jesteśmy gotowi na to, żeby rozmawiać do telefonu, mówić do telefonu, a nie rozmawiać z człowiekiem? Tak naprawdę to jest bardzo wiele pytań. Może zacznijmy od tego trendu człowieczeństwa. Oczywiście tak. Uważam, że wszyscy dążymy do naturalności, nie tylko w komunikacji, ale w ogóle. Patrzymy na jedzenie, które spożywamy, patrzymy na aktywność fizyczną, patrzymy na wiele aspektów naszego życia, łącznie z aspektami firmowymi, biznesowymi. I to tak naprawdę dla mnie, ja to widzę w ten sposób, że my coraz więcej będziemy oczekiwali od obsługi, będziemy więcej oczekiwali w zakresie dostosowania oferty do naszych potrzeb, dostosowania poziomu komunikacji do naszych potrzeb, czasu komunikacji, formy komunikacji. My po prostu chcemy być dopieszczeni, my chcemy być zaopiekowani. I teraz przesuwając się do odpowiedzi na pozostałe pytania, dzisiaj to nie działa. Dzisiaj nie działa to dlatego, że jeżeli mamy zadzwonić do firmy, jeżeli zrobimy ankietę, jestem przekonany, że 80-kilka% powie od razu osób, że woli nie dzwonić, bo wie, co ich tam czeka. Tam ich czeka IVR, tam czeka ich wysłuchiwanie autopromocji, dostępnych opcji, rozważanie, czy jedna opcja nie wyklucza drugiej, właściwie w której sprawie ja dzwonię, czy załatwienie roamingu to będzie bardziej w zarządzaniu usługą, czy może bardziej w nowych usługach. Temat oczywiście komponowania IVR-ów jest w tym momencie tematem wtórnym, dlatego że same rozwiązanie jest już rozwiązaniem, można powiedzieć, odchodzącym do lamusa, czy takim, które do tego lamusa powinno odejść. My nie mamy czasu na IVR-a, nie mamy czasu na zastanawianie się, jak obsłużyć naszego usługodawcę. To usługodawca powinien nas obsługiwać we właściwy sposób. To się dzisiaj nie dzieje. Następnie, kiedy już uda nam się, a nie zawsze nam się udaje, wyklikać odpowiednią konfigurację opcji w IVR-ze, posługując się w trakcie rozmowy palcem i dotykając ekranu, wtedy następuje ten najbardziej chyba nielubiany mimo wszystko moment, czyli moment oczekiwania na konsultanta. Bardzo długo czekamy, proszę zadzwonić do Telekomu, do firmy ubezpieczeniowej w innym zakresie niż zakup ubezpieczenia, to trwa. I na końcu tego procesu, jeśli oczywiście dotrwamy, konsultant jest znowu osobą obcą, anonimową, niewdrożoną kompletnie w temat, nie wie, że prowadziliśmy na przykład wczoraj rozmowę, w której coś ustaliliśmy. On się musi tego wszystkiego dowiedzieć, on musi złapać kontekst, w kartotece przeczytać informacje, które kolega, koleżanka zostawił jako notatkę z poprzedniej rozmowy. Może poziom kompetencji akurat danej osoby będzie wysoki, może nie, może przeszła ona szkolenie wystarczającą liczbę razy, może nie przeszło, może pracuje tutaj drugi tydzień, bo przecież większość ludzi rotuje się po kilku miesiącach w działach contact center. Dlatego, kiedy myślimy o komunikacji z ludźmi, nie możemy generalizować. Tak? Musimy wziąć pod uwagę cały proces. Ja dzisiaj też widzę tutaj znane zresztą statystyki, jaki jest ogólny poziom satysfakcji klienta w
w kanale telefonicznym, w kanale tekstowym i tak dalej. I nie jest tajemnicą, że na kanał telefoniczny bardzo mocno rzutuje to, w jaki sposób on dzisiaj, w jakiej on dzisiaj działa w formie, czyli to, że mamy tego IVR-a, to oczekiwanie tego konsultanta, te kompetencje, tą rotację i tak dalej, całościowo nie wygląda to fajnie. I teraz, jeżeli ja mam alternatywę albo wejść w ten proces z tymi wszystkimi bolączkami i niedogodnościami, albo napisać na przykład coś na telefonie, to zaczynam powoli rozważać napisanie na telefonie, bo mimo, że na przykład moja sprawa jest pilna, to jednak poziom frustracji, który towarzyszy tej komunikacji IVR-owo-oczekiwaniowej, jest zbyt wysoki. I teraz to, co my dzisiaj widzimy, to jest takie zjawisko, że zamiast naprawić ten problem, na przykład wprowadzając automatyzację, rezygnując z IVR-a, zmieniając sposób organizacji call center, czy wykorzystując naszą technologię, szukamy innych rozwiązań, formularze na stronach internetowych, może aplikacja mobilna, może użytkownicy uznają, że to jest trendy. No, aplikacje mobilne były trendy 10 lat temu, 5 lat temu również. Dzisiaj po prostu kolejna aplikacja mobilna jest 30, 40, którą musiałbym zainstalować w swoim telefonie, bo osobno zarządzam energią, osobno gazem, osobno telewizją, osobno jednym, drugim bankiem, każdą usługą i też marnuję na to czas. Za każdym razem muszę uczyć się kolejnej aplikacji, przy czym te aplikacje też muszę aktualizować i tak dalej, i tak dalej. Teraz, kiedy mamy to wszystko przed oczami, jak wygląda dziś obsługa telefoniczna, jak wygląda kanał obsługi przez aplikacje mobilne, no to ten kanał tekstowy jest jakąś nadzieją, może byśmy poszli w to. Mówię o tym dlatego, że tutaj bardzo dużo mówi się też o kanale tekstowym w ramach tego tak zwanego pojęcia omni-channel, tak, wielokanałowości. Czyli i teraz mamy pytanie, czy klient, czy użytkownik będzie chciał rozmawiać z telefonem, z robotem. Ja bym odwrócił to pytanie i zadał je w ten sposób, a czy kiedykolwiek próbował? Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś ma wrażenie, że miał do tej pory do czynienia z robotem, to zazwyczaj myśli o na przykład syntezie mowy, która do niego dzwoni z jakimś komunikatem, albo nagraniu lektora, który dzwoni z jakimś komunikatem, czyli o voicemailingu de facto, czy rozsyłaniu nagrań poprzez kanał telefoniczny. To, co natomiast my widzimy i my robimy, to jest komunikacja dialogowa, to jest rozmowa z robotem. Robot zadaje kolejne pytania, doszczegóławia. Robot jest w stanie utrzymywać kontakt, dopytywać, czy na pewno udało się załatwić daną sprawę, czy produkt dotarł, czy jesteśmy zadowoleni, czy będziemy chcieli wznawiać to ubezpieczenie, czy pamiętamy, że w tym miesiącu płatność raty przypada na taki i taki dzień, czy możemy liczyć na wpłatę w kolejnym tygodniu i tak dalej, czy jesteśmy świadomi, że odetną nam sygnał telewizyjny. Na te procesy ludzie nie mają dzisiaj czasu w ruchu wychodzącym, także już jest to problem, a w ruchu przychodzącym... Ja myślę, że zmieniły się dwie rzeczy, bo po pierwsze, nie pamiętasz pewnie z 7 lat temu jeden z operatorów telekomunikacyjnych, ja przynajmniej kojarzę jednego, próbował wdrożyć tak zwane głosowe IVR, czy właściwie wybór głosowy. To się totalnie nie przyjęło, ale myślę, że to była też technologia, która nie była dostosowana do tych czasów. To znaczy, nawet nie chodzi o możliwości telefonów, ile o nasze przyzwyczajenia do korzystania z pewnych technologii. My się musieliśmy nauczyć pewnych rzeczy, dojrzeć do pewnych rzeczy. I to, do czego doszliśmy dzisiaj, to, że jesteśmy w stanie może łatwiej zaakceptować, tak, że ja nawet też dużo łatwiej podchodzę do pewnych automatów i w ogóle korzystam nawet z kas automatycznych, to też wymagało po prostu pewnego czasu. Ale ja mam do Ciebie pytanie jeszcze jedno i mam nadzieję, że pomożesz mi poukładać pewne pojęcia. Bo gdzieś tam prawie się pobiliśmy o pewne rzeczy. Roboty, boty, chatboty i jeszcze inne oty. Co jest czym? Poukładajmy to, żeby faktycznie spróbować, żebyśmy my się nie mylili w naszej komunikacji, ale też żeby nasi widzowie jakby dostali taką dawkę wiedzy, co jest czym, a co czym nie jest. Powiem tak. Ja przed tymi targami miałem o wiele większą jasność w głowie, ponieważ botem, obojętnie czy to jest robot rozmawiający ze mną na głos przez telefon, czy jest to chatbot, czy jakaś inna forma
automatyzacji procesu i bez jakiegokolwiek udziału człowieka, to był dla mnie po prostu bot. Natomiast tam, gdzie człowiek bierze udział w danym procesie, no to to już jest obsługa z elementem ludzkim. Natomiast tutaj mówi się na rozwiązania wykorzystujące element ludzki jako o robotach. Tak? Przed chwileczką rozmawialiśmy na przykład z firmą Nice. Ta firma pokazuje robota, nawet ich chodzącą maskotką jest robot, a jednak w głębszej rozmowie wychodzi na to, że nie ma tam robotyzacji żadnej, że jest usługa, która wspomaga tego konsultanta, czyli nie mamy samochodu w dalszym ciągu, tylko mamy konia, któremu próbujemy założyć lepsze siodło albo jakąś nawigację laserową, żeby on szybciej trafił do stajni, ale dalej to jest koń, dalej to nie jest samochód. Ja bym to usystematyzował w ten sposób. Bot to jest usługa, która jest usługą sztuczną, która nie próbuje być człowiekiem, nie próbuje wmanewrować człowieka w pomyłkę, że rozmawia z żywym człowiekiem, bo tego typu podejście, ono prędzej czy później spotka się z negatywnym odbiorem. Inaczej rozmawiamy z robotem, innego rodzaju zaufanie możemy mieć do robota, inaczej rozmawiamy z człowiekiem. I to wcale nie znaczy, że większe do człowieka, bo to raz może być tak, a raz może być tak. Chatbot to jest robot, który rozmawia z nami w formie tekstowej. Czyli możemy sobie wyobrazić, że chatbot to jest rozwiązanie dostępne na stronie internetowej, o ile oczywiście spędzamy czas na stronie internetowej, bo coraz mniej czasu spędzamy na stronach internetowych, ale chatbotem jest również usługa czy rozwiązanie, z którym możemy komunikować się poprzez popularne komunikatory typu Messenger od Facebooka, Skype, Viber i tak dalej. To są dla mnie takie realne chatboty i faktycznie patrząc na przyzwyczajenia, zwłaszcza młodego pokolenia dzisiaj, one mają szansę jak najbardziej się przyjąć. Natomiast rozwiązania, które my tworzymy, my to nazywamy botami, ogólnie rzecz biorąc, choć jest to nazwa zbioru ogólnego, mieszczącego także rozwiązania tekstowe, czy też robotami, tak jak nazywa to na przykład firma Nice, ale na rynku, z uwagi na to, że bardzo mała dostępność takich rozwiązań, jakie my przygotowujemy, mówi się na to IVR, czyli tak. Czyli jeżeli, no wszyscy znamy IVR-a, to jest właśnie to, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, naciśnij 6, naciśnij 7 lub to, co ty powiedziałeś, że któryś z operatorów próbował zastąpić to systemem komend głosowych, że już nie muszę naciskać 7, tylko mogę powiedzieć faktura, tak, wydaje komendę do telefonu, to też jest IVR. No to jeżeli mogę powiedzieć jeszcze ciut więcej, na przykład nie zgadza mi się kwota na fakturze i system rozumie 5 komend na krzyż, to nadal to jest IVR. Natomiast jeżeli system jest dialogowy, jeżeli system rozumie, dopytuje o konkretne intencje, potrafi mieć wątpliwości, które chce rozstrzygnąć, zanim pokieruje tą rozmowę w odpowiedni sposób i wszystko dzieje się na głos, śmiem twierdzić, że to już nie jest IVR w tym momencie, tylko jest to po prostu wirtualny asystent. Tylko zwracam uwagę raz jeszcze, że ta nomenklatura, ona jak zresztą myślę, że w większości biznesów jest i będzie nadużywana. Tak? Wirtualnym asystentem będzie więc system u jednej firmy, który jest w pełni automatyczny, u drugiej, który jest trochę automatyczny, trochę nieautomatyczny, a jeszcze inna firma powie, że wirtualny asystent to jest żywy człowiek, ale piszemy o nim, że jest wirtualny tylko dlatego, że jest w innej lokalizacji, a nie w siedzibie klienta. I to też jest wirtualne. Więc mamy problem z nomenklaturą, bo to wszystko się bardzo mocno rozwija na naszych oczach. Jest. Zresztą te problemy z nomenklaturą dotyczą nie tylko tej technologii, ale praktycznie każdej innej. O Channelu tak. Też mówimy od kilku lat i tak naprawdę to jest trochę jak z Yeti, tak? Znaczy wszyscy mówią, ale jeszcze niewiele osób widziało. Tak? To jeszcze mam pytanie najbardziej istotne co do miejsca, w którym jesteśmy. Czy po dwóch dniach, bo już prawie dwa dni mamy pełne targów, masz już coś dla siebie z tych targów? Mam. Ale nie powiem. Mam wiedzę. Mam wiedzę, ja nie wiem, czy to jest tak, że naszą jakąś narodową cechą jest jest jakiś brak ekspresji czy skromność, jeżeli chodzi o swoje zaangażowanie w jakąś wizję, ideę, pomysł, czy też może jest to
Czy to może jest to nie tyle cecha narodowa, co ogólnie gospodarcze postrzeganie takiego podmiotu jak Polska na arenie europejskiej czy międzynarodowej, ale na pewno o wiele wyżej otwieramy przyłbice po tych targach. Rozwiązania, które na przykład nasza firma przygotowuje, śmiem twierdzić, że biją na głowę większość technologii od dostawców, których nigdy bym o to nie podejrzewał. I choćby ta informacja już jest dla mnie pewną gratyfikacją za udział, za poświęcenie czasu na te targi. Także na pewno mamy mnóstwo kontaktów, ponieważ odwiedziliśmy naprawdę bardzo wiele stanowisk, korzystając z tej okazji, że właśnie nie ograniczamy się do lektury strony internetowej oferty, ale bardzo głęboko wchodzimy w proces i dopytujemy, jak to dokładnie działa, jak wy obsługujecie tych klientów, jak działa to rozpoznawanie mowy, co się później dalej dzieje z tym procesem. Bardzo szczegółowe, techniczne, biznesowe też pytania, jak te rozwiązania przyjmują się na rynku i dlaczego i tak dalej. Pełne ręce roboty wczoraj, dzisiaj pozwoliło to nam wszystko dowiedzieć się, kim jesteśmy tak naprawdę na tle tych podmiotów, które na tym rynku istnieją, większość z nich o wiele dłużej od nas. Wiem po sobie, że to ogromna wartość właśnie umieć zdefiniować tak naprawdę, co się robi. Pięknie dziękuję za rozmowę i pięknie dziękuję za wsparcie naszej misji. Ja również dziękuję za zaproszenie nas i do wzięcia udziału. Tak jak wspomniałem, otrzymaliśmy swoją gratyfikację jak najbardziej i na pewno za rok też będziemy patrzeć z chęcią wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Moim gościem był Dawid Wojcicki z firmy Voistel Communication. Dzięki.